Wszyscy się kryją po kątach, bo boją się, że obrażą Pana Boga. A Pan Bóg jest mężczyzną. Pan Bóg nazywa się Robert Lewandowski. Jest jednym z największych napastników świata, więc da sobie radę z tym, żeby usłyszeć, że gra do dupy po prostu, że go nie ma. No co to znaczy, że trzech ściąga na siebie? To tak jakbym ja grał strzelą i nie wiem, ściągnął uwagę widza na siebie, żeby trela zaistniał. Nie ma, on ma zasuwać dla zespołu, a jako napastnik ma normalnie strzelać bramki. A przecież on gra piach, no umówmy się, już przestańmy gadać, że trzech na siebie ściąga. No, chłopiec, owszem, w związku z tym, że mu nie idzie, obudzi się w nim coś, rozumiesz, i zagra kawałek świetnego turnieju. Ja się z panem Janem zgadzam i tutaj głaskanie chyba nie jest na miejscu, a właśnie... sensu. Krytyka, uzasadniona krytyka, może wzbudzić właśnie te pokłady dodatkowej energii, złości i chyba to mu bardziej pomoże niż zagłaskiwanie. Bo widzimy Roberta dzisiaj w kilku sytuacjach, kiedy znamy go z zachowań w Bundeslidze, znamy go z reprezentacji, kiedy on jest pod bramką najczęściej spokojny. Sytuację wykorzystuje wtedy, kiedy ma przygotowaną. Dzisiaj kilka razy strzela z nieprzygotowanej piłki. Te strzały są niezbyt udane i widzimy, że jakby w nim jest taka nerwowość, która jest do niego niepodobna. Dokładnie, komentowaliśmy te właśnie zagrania, to jego styl był. Ale regułą jest, to paradoksem jednocześnie, że kiedy piłkarz jest w słabej formie, wybiera złe rozwiązania, chce coś więcej zrobić, kombinuje, nie gra swojej gry, tylko próbuje coś tam oszukać, coś wymyśleć i to jest najlepsza droga do tego, żeby polec. No.